Mam 50 lat, jestem byłym wojskowym, nie jestem pewien, kiedy to wszystko się zaczęło, ale wygląda na to, że wszyscy w tym mieście znikają. Przeprowadziłem się tu ponad rok temu. Jest pięknie, zielono, gdziekolwiek nie spojrzeć. Ludzie witają się na ulicach, a dzieci bawią się na każdym rogu ulicy. To zupełnie stereotypowe miasteczko. Mieszkam tutaj z moimi dwiema małymi dziewczynami. Violet, która ma 12 lat, i Gracie, która właśnie obchodziła w zeszłym tygodniu 7. urodziny. Moja żona i ja rozwiedliśmy się około rok temu z powodu tego, że prawie przez 3 miesiące zdradzała mnie z jakimś gnojkiem i zaniedbywała nasze córki. Kiedy więc rozwodziliśmy się, oczywiście dostałem dziewczynki pod opiekę. Jednak dom musiał zostać sprzedany. Na szczęście moi rodzice w spadku przekazali mi dom, w którym się wychowałem. Przeprowadziłem się tam z dziewczynkami i żyliśmy spokojnie, utrzymując się z mojej wojskowej renty. Naszymi pierwszymi sąsiadami byli Samantha Briggs i jej 13-letni syn Malcolm Briggs. Również była rozwódką i dobrze się dogadywaliśmy. Była w średnim wieku i miała bardzo atrakcyjną, ale matczyną twarz z kilkoma przychodzącymi zmarszczkami. Zawsze jak się widzieliśmy, żartowała na różne tematy. Naprawdę się polubiliśmy. Jej syn Malcolm nie był tak otwarty i radosny. Był nieśmiały, ale głównie tylko ze mną. Bardzo dobrze dogadywał się z dziewczynkami. Często chodzili do szkoły razem, śmiejąc się i uśmiechając do siebie. Dni mijały, a my czuliśmy się tam jak na wakacjach. Jednak pewnej nocy wydarzyło się coś dziwnego. Dziewczynki poszły spać, a ja... Obudziłem się, słysząc dźwięk przechadzających się stóp. Raz słyszałem je obok domu, a kolejnym razem przez szparę w oknie z przodu domu, mimo godziny 2:40 w nocy. Poszedłem to sprawdzić, jednak nic niepokojącego nie ukazało mi się po zejściu na dół. Już miałem wracać do łóżka, gdy zauważyłem, że drzwi mojej sąsiadki są uchylone. Postanowiłem to sprawdzić. Ubrałem się i po wejściu do domu sami byłem bardzo zdziwiony. Dom był opuszczony, całe wyposażenie zniknęło. Postanowiłem wrócić z bolącą mnie głową do łóżka i przemyśleć to rano. Sąsiedzi nie wracali, a ja dalej żyłem z moimi małymi dziewczynkami. Parę razy zapytały mnie, co się stało z ich małym przyjacielem, jednak zawsze starałem się zmieniać temat. Nasza następna para sąsiadów przeprowadziła się około 1,5 miesiąca po zniknięciu Semi. Byli kochającą się starszą parą. Gyda i Alwin. Są razem od ponad 60 lat i wciąż są szczęśliwi w swoim związku. Przeprowadzili się tu z Danii. Gyda powiedziała, że mieszkała tam od urodzenia, ale niestety musieli się wyprowadzić przez ich sąsiada, który ich gnębił. Byłem szczęśliwy, że mam takich sąsiadów. Wiedziałem, że naprawdę do siebie pasują. Dogadywaliśmy się dobrze i czas mi mijał z nimi w przyjaźni. Dziewczynki również się do naszych nowych sąsiadów przekonały. Czas mijał, aż po około 3 miesiącach wydarzyło się coś znowu dziwnego. Wstałem około godziny 5 rano. Nie mogąc spać, postanowiłem się przejść po mieście. Pomyślałem, że świeże powietrze dobrze mi zrobi. Przemyłem się, ubrałem i wyszedłem z domu. Idąc chodnikiem zerknąłem na dom sąsiadów. Zwolniłem i zobaczyłem, że wszystkie okna są otwarte. Nie wiedząc, co o tym myśleć, poszedłem dalej. Jednak po chwili wróciłem i postanowiłem zapukać do starszego małżeństwa. Nikt nie otworzył, więc podszedłem do okna i strach mnie obleciał. Dom był pusty, żadnych mebli, białe ściany i nic więcej. Nie wiedziałem, co o tym myśleć. Pytałem innych sąsiadów, jednak nikt nic nie wiedział. Dni mijały, a ja z dziewczynkami zastanawialiśmy się, gdzie zniknęło starsze małżeństwo. Po kolejnym miesiącu wprowadziła się kolejna rodzina. Kaseja i Doni. Byli to ludzie w moim wieku, jednak nie dogadywałem się z nimi. Dziewczynki też za nowymi sąsiadami nie przepadały. Życie toczyło się dalej. Z najbliższymi sąsiadami moje konwersacje kończyły się na słowach „Dzień dobry”. Pierwsze promienie słońca właśnie zaczęły wędrować przez szczeliny mego okna. Obudziłem się i przetarłem oczy. Wstałem z łóżka, rozciągając się i ziewając. Leniwie podszedłem do okna. Spoglądając na otaczające mnie domy, dostrzegłem, że w każdym z nich są albo otwarte wszystkie okna, albo drzwi wejściowe są uchylone. Jednak ja, jakbym był w jakimś transie, nie przejąłem się tym, nic mnie nie zdziwiło. Poszedłem obudzić dziewczynki i przygotować je do szkoły. Dzień minął spokojnie, większość czasu spędziłem na oglądaniu telewizji. Jest już godzina 21. Zaraz pójdę się przemyć i będę kładł się spać. Tylko jedno mnie zastanawia, czemu jeszcze dziewczynki nie wróciły do domu? Scenariusz D3RIX. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.